Tak potężne zniszczenia zabudowań jak te w Rytlu, gdzie się obecnie znajdujemy, nie są niestety rzadkością. Nadal nie ma prądu, a sieć telefonii komórkowej jest niedostępna. Cały czas agregaty prądotwórcze są na wagę złota. Dach tego piętrowego budynku widocznego za moimi plecami wichura porwała niczym liść. Cała konstrukcja przeleciała w powietrzu ponad 200 metrów. Teraz leży właśnie tu. U Państwa ta sytuacja wygląda tragicznie, dachu nie ma. Nie, nie ma. Straciliśmy właściwie, można powiedzieć, dorobek całego życia, nie? I... Jak to wyglądało? Niech Pani powie, jak to Pani pamięta. Jak to? To właściwie trwało 10 minut. Zaczęła się właśnie ta cała burza, można powiedzieć, i no, byliśmy akurat w pokoju u góry wszyscy i to były właściwie trzy takie porządne, jak to mówią, taki trzask porządny i po prostu 10 dobre minut i straciliśmy to, co tutaj widać teraz. Ktoś Pani pomaga w tej chwili? No w tej chwili czekamy tutaj, złożyłam właśnie z PZU, czekamy i mamy czekać tydzień czasu. To jest jednak za długo, żeby to czekać, bo my nie możemy robić tutaj z tym nic. Tutaj bardzo dużo nam pomaga pani burmistrz Szczerska, no ale czekamy cały czas właśnie tutaj za oszacowaniem strat. Nie możemy nic tutaj robić. Jest prąd? Nie mamy prądu, nie mamy. Mamy wodę w ciągu dnia, mamy, a nie mamy ogólnie nic. Jak jest sobie radzić? No po prostu, nie wiem, no wczoraj mi psychika siadła i pogotowie musiało przyjechać, bo nie wytrzymałam psychicznie. I ogólnie, no czekamy, cały czas czekamy, nie? Pani oszacowała straty mniej więcej, ile to jest pieniędzy? Nie, w tej chwili jeszcze nie tak, no ale są ogromne, ogromna strata jest tutaj, w tym, co tutaj jest, nie? Ten dom był kompletnie zadaszony? Kompletnie zadaszony, tak. To były dwie kondygnacje, dach i wszystko po prostu za jednym razem poszło. Jak to pani teraz widzi? Jak wy to odbudujecie? Nie wiem, no myślę, że może, no nie wiem, własnymi siłami może ludzie nam pomogą, no nie wiem. No czekamy, cały czas czekamy, bo nie możemy tutaj w tej chwili nic robić, nie?